Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku GTA 5. Chciałbym wam dzisiaj coś innego pokazać na początku. Zobaczcie, jest może tutaj statystyki, lista 100%. Chciałem pokazać wam, ile jest ogólnie misji, chociaż pewnie już wszyscy wiedzą. Ogólnie głównych mamy 69 misji, hobby, rozrywki 42, nieznajomi dziwacy 20, przypadkowe zdarzenia 14 oraz różne 16. Ogólny procent przejścia gry to 19%, nie wiem czy to się liczy tylko jako główne misje, czy razem z pobocznymi, ale wydaje mi się, że razem z pobocznymi, bo 23/69 to powinno być jakieś, wtedy wychodziłoby około 20-30%, że mamy już gry, że przeszliśmy grę w 30%, a natomiast to wychodzi teraz, tak, dobrze mówię, 23 to jest równe 33%, jakoś tak by wyszło, jest 19, czyli to musi być razem z misjami pobocznymi. Ogólnie mamy 23 misje, przeszliśmy jedną hobby rozrywkę oraz nieznajomi dziwacy też 1/20, nie pamiętam nawet tej misji, nie wiem która to była, ale dobra, wracamy do gry, oczywiście Franklinem. Nowy kontakt doszedł, Douglas, to już w poprzednim odcinku i mamy tak, Lester, Trevor, może weźmiemy tym razem do Lestera, bo to jest jeszcze misja związana z Franklinem. Znaczy on ma się tam do niego stawić. Tak więc ruszamy, ruszamy. Ja sobie zaznaczę na mapce, żeby mi tutaj lepiej to szło. Bo jednak, kurczę, ten GPS... tą najkrótszą stara nam się drogę pokazać. Dobra. 2.24. W sumie wiecie co, podjechałbym nawet do jakiegoś warsztatu, bo jeszcze nie byłem. I stuningował to cacko. Nie wiem czy 8000 wystarczy. Zobaczę, jak będzie gdzieś po drodze, to może zajadę, żeby pokazać. Bo od początku gry nawet ani razu nie byłem w takim warsztacie, ale to dlatego, że skupiam się na głównych misjach. A miałem robić też poboczne. Będę robił. Nie wiem, kurczę, już teraz nie wiem, za co się zabrać. Chcę tą fabułę ciągnąć. A chcę też i te poboczne, no kurczę. To jest dylemat, to jest dylemat. Ale jakoś podołamy. Tych odcinków będzie masa, masa będzie naprawdę. Czemu ja tędy pojechałem? Kurczę, przecież mogłem tutaj sobie skręcić wcześniej. Co to jest? Naciśnij, by skierować kamerę na złodzieja. W sumie, czekajcie. Nie wiem, czy mogę go przejechać, czy nie. Jak? No mógłbym go załatwić. Nie wiem, czy mam go załatwić, czy nie. No i co? Kolego. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, czy nie. Ale wracam. Może to było jako przypadkowe zdarzenia, zaraz zobaczę zresztą, poczekajcie, możemy przecież zobaczyć w statystykach. Statystyki. Nie, nic nie doszło. Tak więc chyba coś źle zrobiłem. Może miałem go złapać? Nie wiem. Ale dobra, wracamy na trasę. Kilometr 20. Czyli bardzo blisko. Nie wiem, czy czasem nie będzie to właśnie w kryjówce tam Lamara, czyli tam w tej fabryce ciuchów. No, zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy. Nie, chyba to nie będzie w kryjówce. Na pewno nie. Jakiś bar, nie wiem. Beach Cafe.
Vakos. So what's up, man? Sit down and face forward. Now I don't have a lot of time. I know you need money. Did Michael tell you about Life Invader? Oh shit, y'all two did that? Look forward. We're two strangers having a friendly chat. And don't pretend that you liked Jane Norris. Oh man, I don't know, homie. I mean, yeah, the dude outsourced work to child slaves. Then stole and sold everybody's private information. And even ripped his own friend's ideas off and walked around like the Messiah while doing it, but... Man, I don't think the nigga deserved to have his fucking head blowed off on TV. Oh, well, aren't you just a moral majority? You know, that's why the world is the way it is today, when a paid thug gets all namby-pamby when someone asks him to act like a paid thug, and for a good cause. Man, check this out, homie. I like blowing motherfucking fools' heads off just as much as the next psychotic asshole. But I just don't look at the shit as doing a good deed. Well, now you can, because it's not fools' heads, it's assholes' heads. And not just heads, you know, trashing cars or planting lies, forging evidence, anything we can do to take the battle back to these turds. You know, we'll fix the market in our favor and we'll right a few wrongs while we're at it. Shit, okay, cool. Right, so, you heard of Mollus? Hell yeah. Okay, so there's a new Mollus, sort of a super Mollus, and it's called Priapulse. It's giving the living rigor mortis. Only Brett Lowry, CEO of Bilkington Research, paid off the FDA. And he doesn't care that his hardness pills are giving desperate middle-aged men the world over heart attacks. Damn, man, that sucks. Yeah, it does. Now, Mr. Greedy Lowry is staying at the Von Krastenberg Hotel in Richmond. Of course, he'll be well protected, but if he goes away, then America goes back to using Mollus, and Beta Pharmaceuticals gets a big bump in the price of their stock. Damn, man. All right, fuck it. I got you. I thought that you would. Now, consider using a sniper rifle or sticky bombs. You know, whatever. Do it your way, however you want. I'm gonna make the investment. We don't speak about this or anything. Now walk away, and I'll stay here till you're gone. Okej, kroi się coś grubego. Udaj się do hotelu. Spoko. Snajperkę mamy, w sumie już kupiłem, zakupiłem ją. Tak więc nie ma chyba sensu jeździć do sklepu z bronią. Czekajcie, tędy wyjadę? Tędy. Dobra, jedziemy do tego hotelu chyba, tak? On tam wspominał. No i zobaczymy, będziemy czekać na dalsze instrukcje. Okej, okay, parę zakrętów, jesteśmy na miejscu prawie. Ammunition po drodze, ale nie ma, tak jak mówiłem, sensu tam wjeżdżać. Wszystko co chcemy mamy. Dobra, 300 metrów, czekajcie, tu. Tu kolego. Przejadę tamtędy? W sumie wiecie co, pojadę tak, bo znowu się okaże, że... Że tamtędy nie ma drogi po prostu, dojazdu. No tak, bo to chyba i tak bym musiał wjechać na parking, tak? Czekajcie. No, wjeżdżaj kolego. Nie, tu. Tu jednak. O właśnie, jest kurczę. Miejsce. Ofiara ma niedługo wyjechać. Chyba będziemy musieli ją zabić, zanim to zrobi. Dobry widok na hotel. Szybko zaplanuj akcję. Zamorduj cel. Wymeldowanie się. Minuta. Półtora minuty. W sumie to tutaj by było dobre miejsce. Chyba, że wejdę sobie na dach. No kurczę, zdążę? Być może zdążę. A może nawet nie na dach, tylko tutaj. Jest jakiś samochód? Jest. No w sumie tutaj bym od razu, wiecie co, wystrzelił go. Mam jeszcze 55 sekund na górę. Zdążę. Samochody jakieś na parkingu stoją, tak więc do... Jak się nazywa? Do zwiania będziemy mieli jakiś transport.
bo pewnie gliny zaraz będą siedzieć nam na ogonie. Okej, czy coś się dzieje? Fakt, żebym tylko nie zahaczył. Czy to jest on? Nie mam pojęcia. Oni chyba czekają na cel, co? Jeszcze 7 sekund. Powinien zaraz się pojawić. Albo kurczę, czekaj. Idzie. Opuść obszar. Chyba się udało, co? Fuck. Spadamy. Ja wiedziałem, że to tak się skończy. Dobra, tu jest wyjazd. Spadamy. No nie! Jak oni mogli mnie załatwić tak szybko? Franklin zginął. No nie mów. A taka ładna akcja. W sumie to mogłem tu helikopterem przylecieć. I na dachu. Później spieprzyć. Zamorduj cel. W sumie to po co ja mam, kurczę, wchodzić tam wysoko, później zbiegać? Stąd ich załatwię. Cholera. Muszę tu obczaić, gdzie jest wyjazd. Tam jest wyjazd. I zamiast, kurczę, w lewą stronę... Wiecie co? Jeszcze tak. Ustawię sobie samochód już na wyjazd. Właśnie. Zrobimy tak. Ustawimy go tak. I gitara. Snajpera jest. Tak więc czekamy. Z góry był chyba lepszy widok, ale myślę, że czekajcie, zaraz sobie przybliżę. Stąd myślę, że będzie... Dobrze będzie. Bardzo dobrze. Let's move it out, people! We need this area cleared! No, jakie bugi. Wystaje na drugą stronę ta broń. O, jak, zobacz, kurde. Przenikające ściany. Spoko, jeszcze 10 sekund i nasz cel się pokaże. Kurczę, żebym tylko trafił go tym razem. Zamorduj cel. Wow, gdzie on jest? Idzie tu. Pięknie, jest. Jedź. Dobra, spadamy. Udało się, jak tam? Jedna gwiazdka tylko? Ale oni będą mnie chyba gonić. Fuck, mam chujową jeszcze brykę. Ale jedna gwiazdka tylko? Siedzi mi na ogonie praktycznie. Dwie. Dobra, dwie. Kurczę, no mogę, wiecie co, troszeczkę szybszą brykę tutaj skołować. Nie pomyślałem o tym. No ale nic już na to nie poradzę. LIPD. Dobra, dawaj, tędy jedź. Cholera, no tym będzie ciężko ich zgubić. Ciężej na pewno niż tą szybszą. No ale zobaczymy, no może się uda. Musi się udać. Mógłbym tutaj się przesiąść w sumie. Mogłem się przesiąść, kurde. Ale tego nie zrobię. Na razie jest dobrze. Kurczę, najlepiej jakbym nie wyjeżdżał na te główne drogi, ale
Fuck, teraz będę musiał tędy pojechać. Tu jest jakieś takie krzaczoste, nie wiem. Wygląda jak z ślepymi zaułkami droga. No ale tutaj jakbym przeczekał to, co? Misja ukończona, zabójstwo w hotelu. Pięknie, 100%, zobaczcie. Pierwszy raz. Okej, okay. No jeszcze z jedną misję bym mógł zrobić w sumie. Franklin, jest. Pewnie jakaś grubsza się kroi. Tak więc zobaczę. Dajesz, tak, koło domu. Pewnie znowu z tymi kretynami. Nyga. O, nie przejedź go. Fuck. Alright, well shit, let me know about the next thing. Will do, but before that, I've got to tell you something. Our investment portfolio is getting a little, successful, so I figured we needed some tangible assets, you know, property. So we bought a house in the Vinewood Hills. Yeah, sure, man, whatever. You know best about this shit. And we needed someone to live there, you know, for tax purposes, so some guys are moving your stuff in. Oh, shit! Meaning I don't have to live with my crazy-ass aunt no more? Man, I don't know what the fuck to say, dawg. Don't say anything, especially if a man in a suit comes to the door. Ah, I'm joking, that probably isn't gonna happen. It's yours, enjoy it. 3671 Wispy Mound Drive. Nowa hacienda. Zajebiście, to mi się podoba. Franklin przeprowadził się do nowego domu w Vinewood Hills. Miejsce to może teraz służyć do zapisywania gry i przybierania się. Fajnie, zajebiście. Ale jedziemy po misji, tak? Czekajcie, F zniknęło czy nie? Nie jest. Przecież zaznaczyłem. Lester także jest. Kurczę, powiem wam, polatałbym tym balonem. A jak to się nazywa? Kurczę, zapomniałem. Dobra, mniejsza z tym. Jak sobie przypomnę, to powiem. Dobra, tędy, tak? Jak tam? Kilometr, niecały kilometr. Tak, niecały kilometr. Muza z trailera. Ale chyba już końcówka, dobra, hamuj. Ja pierdzielę, jakie to jest słabe. Hamulco mówię. Ci tutaj czekają, widzę. Weź to schowaj, człowieku. Why, it's half my house? Nah, I'ma call the police. For what? Disloyalty, boy. Disloyalty? What is you talking about? Don't act like you don't know what it is, homeboy. You ain't been to the set, ain't came to none of the meetings. Hanging out with old men, ignoring your homies, acting all superior? Your mama would turn over in her grave, boy. Mm-hmm. So you giving me a lecture about not being a good enough gangbanger? Gangs is positive. That's all we got, my nigga. That's our heritage. Ain't nothing positive about your crazy ass. Man, where Tanisha at? She got more sense than to hang out with your sorry ass. You know you always been like this, boy. I say left, you say right. I say become a doctor. You say become a patient. I say, who is that? Hello, Missy. Wow, Franklin. You never told me that you had a sister. I'm Denise, Franklin's housemate. And aunt, my mother's old dried up ass sister. Shut the fuck up! Yeah, shut the fuck up! Here, darling, why don't you go get yourself something nice, okay? Thank you! Is this $7? I said something nice, not expensive. You want to be a greedy fucking cow, huh? No. Now get the fuck out of here, all right? You men are all the same.
Man, what the fuck you doing here? Here with the boy. The boys. What? I'm fucking new in town. I'm making friends, all right? Now let's party. Look, I had plans on getting some rest until this clown and my aunt came and fucked that up. My nigga, I just came over here to holler at you about the little thing. Man, I said I'm tired, dawg. What fucking thing? I love things. I'm the king of things. I ain't talking to you, homie. Hey, let's go do something about the thing, okay? What thing? Talking about the little stretch thing, man. Fucking beautiful. Perfect. It's a gangbang. Let's go. Come on. Come on, who is this fool, man? What is this nigga? Man, just come on. Z Trevorem się nie negocjuje. Bierzemy psa na akcję, może być ciekawie. Down Grove Street. Grove Street. Jedziemy. Stare dobre Grove Street, San Andreas. We shooting shit up, spraying some motherfuckers. I can drive by with the best of them. Behave yourself, man. Lamar, what's happening? What you in stress set up? We buying weight, homie. Something that'll move us up the food chain, nigga. Real. Nothing's real in this town, nigga. Particularly where you and stress concerned. Man, this is an investment opportunity. You got to speculate to accumulate. Ooh! First rule of business. Hey, since we're out here banging, either you got some dust. Fool wanna get butt naked? Ja pierdziele, patrzcie na to. Hey, look, everybody be cool. Stare dobre czasy. Do his thing, alright? No nie mogę, kurczę, San Andreas. Coś pięknego. Hey, be on point, this fool janky. Courier service. Package to collect. You got the grip? Present accounted for. You like that, huh? Sample? Now we talking. My throat getting numb already. So we good, nigga, right? Well, let's go. How about a taste? No, man, we leaving. I want a taste of the other side of the brick. Now you heard what your boy said, you're leaving. Give me the back! Whoa. What the fuck? Did we ask for a key or a fucking ounce? Man, that's motherfucking drywall. Hey, we got some motherfucking buyer's remorse out here. You can't fucking hustle a hustler. No nieźle, dobra, spoko. Pies też, kurczę, do akcji wkroczył. Kurde, nie wiem, czy spierdolę stąd w ogóle. Szybko, szybko, szybko. Dawaj, 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 dawaj. Gdzie oni są? Tu są też, czy nie? Szybko, 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 szybko. Dawaj, 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 dawaj. Tych trzeba tu z boku powykańczać, bo mnie zajebią zaraz. Kurde, Trevor. Czy on mnie w ogóle osłania, czy nie? Załatwił go, czy nie? Kurczę, tu jest jeden. Dobra, mam go. Dwóch zostało. Jeden. Ale kurczę, kolejni lecą. Spoko, na razie jakoś poszło. Czekajcie, czekajcie. Fuck, kurde, no. Jakie to jest ciężkie, powiem wam. To nie jest, kurczę, San Andreas. Tu jest troszeczkę ciężej. Tak dobrze szło. Kurczę, znowu tego muszę wyjebać.
Nie ma co chyba się za szybko wychylać, powiem wam. W sumie mógłbym wsiąść do fury i odjechać, ale nie wiem, czy tak można. Okej, czekamy na kolejnych. No dawaj, zapalaj się, kurde. Patrzcie, co za kurde fury. No nie wiem, czy to się w ogóle chce zapalić, czy jestem za daleko, czy nie wiem. Dobra. Trzeba troszeczkę zmniejszyć odległość. O, pali się, uwaga. No dawaj, 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 dawaj. Gdzie oni są? Tam jeszcze kilku jest. Nie będę tutaj podchodził. Zapali się to czy nie? Za bardzo to nie chcę. Fuck! Schowaj się, kurde, tylko żebym nie zginął znowu w tym samym miejscu. Fuck, ale obrywam, masakra. Skąd oni mnie tutaj ściągają? Dawaj, ostrożnie, ostrożnie troszeczkę. Szybko, 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 szybko. No bliżej, kurczę. W sumie wiecie co, może się przełączę na Trevora i wezmę tą... Właśnie. Właśnie, spowolnienie czasu. Fuck, gliniarze. Podążę za Lamarem. Gdzie oni są? Tędy, dawać, 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 dawać. Dobra, ja biorę tą ostatnią. Fuck, są obok. Nie, 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 tylko kurde. Wiedz, szybko, 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 szybko. Fuck, kurde, nie wiem, czy tak spieprzę prosto tutaj. W sumie tu by się przydał teraz chyba, co? Man, you delusional. At least you got to meet
the MC Clip. Jack that motherfucker. Was that who that was? Little brush with another celebrity. They blocked too. Hey, we should like race these motherfuckers. We are racing, you idiot. Chasing away from the dudes trying to kill us. I mean another time. They got Sea Shark races all over the city. Helpful as always, homie. Let's split, my nigga, and keep our heads down. We ain't gonna lose the cops on these things. Yeah, man. Shit, we need to get to Lean. No dobra, tu jest jakiś ląd. Jakbyśmy się tutaj wydostali tam na górę. Ale... Nie, tam są, pełno ich jest. Po co ja na to wchodzę? Na szczęście nie widzę śmigłowca. Gdzie jest Lamar? Dawaj, 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 bo już raz się zgubiłem. Muszę uważać właśnie. Okej, zobaczcie, zniknęły gwiazdki. Jakby się tutaj zaczaić w tym. Kurczę, może się uda. Może się uda. Żeby tylko nie podlecieli tu bliżej. Śmigłowiec. Fuck! Proszę, zniknij, zniknij, zniknij. Nie, nie udało się. Kurczę, a tak mało brakowało. Dobra, tu na górę bym wyszedł chyba, co? Cholera, śmigłowiec mnie załatwi. Bo tu powinna być gdzieś droga za chwilę. Jest, widzę, ale są kurczę dwa radiowozy. Cholera, no. Wróć do Lamara, gdzie on jest, no? No co, on tu nie wejdzie? No ja pierdzielę, co za kurwa kretyn. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, kład jest. Wejdzie on na tego kłada ze mną, czy nie? No nie wejdzie, no. Szlak by to trafił, no. Nie no, tak nie spieprzę stąd. Pod te góry nie podejdę, znaczy ja bym podszedł, ale ten debil nie chce. Źle chyba pobiegłem, nie w tą stronę, może w drugą by było lepiej. Kurde, obrywam co chwilę. Śmigłowiec, kurde no. Zaraz kondycha mi się skończy. O, śmigłowiec odlatuje. Cholera, gdyby ten śmigłowiec odleciał. Zobaczcie, kurde, może się uda, może się uda. Ale muszę być cały czas w ruchu. Przynajmniej nie... Pieprzyć się, czekajcie, czekajcie, w ten, no. Jak się nazywa? No po prostu wiecie, w ten obszar. O, może się uda, może się uda. Cholera.
Udało się. Uda się do domu Lamara, ale co, on tu nie wejdzie. Będę musiał z powrotem. Jakby tu była jakaś łódź, ale on też nie popłynie. Kurczę, no dobra. Chodź tu, czarnuchu. Idziesz? Fuck, teraz weź stąd, wyjdź. Taki kawał będę musiał z powrotem biec. Jest on tutaj, czy nie? Może on już nie jest potrzebny, co? Może nie. Tam gdzieś mogłem podejść pod tą górkę, tylko jakąś bryczkę zajumał i byśmy mogli wracać. A jest za mną, dobra. No dalej, dalej, kurczę, gdzie to jest? Kurczę, 42 minuty. No w sumie bym mógł... Są kłady. Jest motor. Dobra, bierzemy to. Mam nadzieję, że on wejdzie na drugiego. A, motor. Może wejdzie na motor we dwóch. Wsiadasz czy nie? Wsiada. Dobra. Hey, you know Grove Street used to be family hood. Grove Street family? Man, long time ago. Man, what happened to them dudes? Shit, I don't know. Could be dead. Shit, or could be CEOs by now. Or probably living in some suburb somewhere driving SUVs and shit, you know, soccer moms and shit, coaching little league football team. Yeah, the suburban flight, huh? Probably so. That's gonna be me and you one day, dawg. If we lucky, man, shit, at the moment, it looks like we're gonna end up the other direction. Man, crazy dude's all right. I thought y'all get along. Maybe y'all too much alike, though. Me and him? Oh, hell no, man. You think? Hell yeah, I think. No dobra, 1,5 kilometra. I jesteśmy na miejscu. Cholera, ta misa troszeczkę mi w kość dała. Ja oczywiście tam wytnę te momenty, wyciąłem momenty, bo wy to pewnie nie oglądacie, ale to tamtej misji, co mnie na plaży gonili, no troszeczkę chyba z 5 razy podchodziłem. No i za 5 razem się udało. Dobra, 700 metrów. Jeszcze stówka. Okej, jesteśmy na miejscu. I'll jump out right here. Hey, good looking, homie. I'll catch you later. Alright, shit. Holla at Stretch, homie. And find out what happened. I have a prediction. Lives in my brain. With me every day. Drives me insane. Zajebiście. Misja ukończona. I tutaj sobie będziemy kończyć ogólnie odcinek. Tak więc ja się z wami żegnam. Zapraszam na kolejny już niedługo. Na razie, cześć!